Dobra, następne ćwiczenie wam pokażę. Ćwiczenie, które będzie polegało na tym, jak szybko znaleźć azymut, dany azymut w terenie. Czyli wiemy, że chcemy iść azymutem, załóżmy 200 stopni. Ustalamy na liczniku 200 stopni, azymut 200 stopni. I teraz kręcimy się tak do tego momentu, aby, tak jak widzicie, igła magnetyczna pokryła się z północą tutaj na skali busoli. I azymut 200 stopni jest w tamtym kierunku. Załóżmy, chcemy znaleźć azymut 50 stopni. Bo takim azymutem chcemy iść. I szukamy go. Kręcimy się do momentu, aż igła magnetyczna, czyli północ magnetyczna, pokryje się z tą północą na skali. I azymut 50 stopni jest tam. W ten sposób szybko znajdujemy dany kierunek, dany azymut. I wykonujemy marsz.